Dzień z Republiką, wydanie specjalne, 37. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. O tym, jak powstrzymać Władimira Putina, będziemy rozmawiać właśnie z wiceministrem klimatu. Ireneusz Zyska jest państwa i moim gościem. Dzień dobry, witam pana ministra. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, że mogę być gościem Strefy Wolnego Słowa. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Sankcje, sankcje i jeszcze raz sankcje. To jest właśnie to słowo, które od 24 lutego codziennie po kilkadziesiąt, jak nie kilkaset razy pojawia się w trakcie rozmów polityków, dziennikarzy, ekonomistów. No tak, oczywiście, że tak, sankcje, ale jakie sankcje dzisiaj najbardziej zabolą Władimira Putina, pana zdaniem? Myślę, że najbardziej związane te z nałożeniem embarga na import surowców energetycznych, gazu, ropy, węgla z Federacji Rosyjskiej. To są te największe, można powiedzieć, źródła dochodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego to budżetu Putin finansuje swoją machinę śmierci skierowaną w stronę Ukrainy. Niestety tam trwa wojna, giną ludzie i musimy sobie zdawać z tego sprawę, że nie możemy biernie czekać i uzasadniać, że musimy handlować z Putinem, musimy kupować jego surowce, bo potrzebujemy tych surowców. Na szali tej wagi, to jest, można powiedzieć, historyczna sytuacja. Obrazowo wielka geopolityka w tej chwili odbywa się na arenie międzynarodowej w Europie, ale jednak miejmy świadomość tego i również elity europejskie powinny sobie zdawać z tego sprawę, że dzięki temu, że Europejczycy mają ciepło w domach, w związku z importem rosyjskiego gazu, za te pieniądze Putin finansuje wojnę na Ukrainie. I to są nie tylko apele, ale pan premier Mateusz Morawiecki, cała Rada Ministrów, rząd, pan premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości podejmują bardzo daleko idące działania i w wymiarze dyplomatycznym na arenie międzynarodowej i w wymiarze transatlantyckim, ale także skierowane do liderów państw Unii Europejskiej i właściwie całego świata. A z drugiej strony sankcje związane z tym, żeby odejść od importu tych surowców energetycznych. Tutaj rząd polski jest, można powiedzieć, prekursorem czy liderem nakładania tych sankcji. Dobrze, to postawmy przecinek, panie ministrze. Oczywiście. Ropa, gaz i węgiel. To są właśnie te trzy płaszczyzny. To są właśnie te surowce, od których my chcemy odejść. Bo Władimir Putin właśnie te trzy płaszczyzny wykorzystuje do szantażowania Polski, Unii Europejskiej. I pytanie, kiedy my faktycznie, już tak fizycznie, praktycznie odejdziemy od właśnie kupowania węgla z Rosji? Ile nas to będzie też kosztowało? Jest przygotowana specjalna ustawa w szybkiej ścieżce legislacyjnej związana z nałożeniem embarga na import węgla, więc tutaj możemy to zrobić już od maja czy od końca maja. Polska nie będzie importować węgla do Polski. Tutaj trzeba też przy okazji podkreślić, że węgiel nie jest importowany z Rosji przez spółki Skarbu Państwa, przez nasze spółki energetyczne, tylko przez firmy prywatne, które handlują tym węglem, dostarczając do gospodarstw domowych i do ciepłowni, elektrociepłowni rozsianych po terenie całego kraju. Będą musiały te podmioty specjalizujące się w handlu węglem zaopatrywać się z innych kierunków, być może dostawy, kontraktacja na giełdzie węgla kamiennego, takie giełdy chociażby w ARE czy innych miejscach na świecie funkcjonują i te kierunki na pewno muszą być zmienione. Co do gazu, wiemy o polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości, kontynuacji wielkiej myśli pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego w kontekście budowy terminalu regazyfikacji gazu skroplonego LNG w Świnoujściu i ten terminal będzie rozbudowywany, a w tej chwili mamy z niego wielki pożytek, bo gdyby tego terminalu nie było, to bylibyśmy de facto uzależnieni w większym stopniu niż dzisiaj od importu gazu rosyjskiego. Panie ministrze, ja pamiętam, jaka była ostra dyskusja na temat właśnie gazoportu w Świnoujściu, czy też projektu Baltic Pipe. Dzisiaj można powiedzieć, że ani mówiliśmy, czy dzisiaj są pana zdaniem tacy politycy, którzy krytykowali, którzy powinni przeprosić za tę krytykę? Oczywiście i to jest wręcz nie do wiary, bo kilka dni temu
właściwie trudno przywoływać nazwisko, ale co do faktu, kilka dni temu pan Donald Tusk powoływał się, że to dzięki niemu ten terminal został zbudowany i to jest zasługa jego rządów, jego środowiska politycznego, a przecież to właśnie nie kto inny jak oni, Platforma, PSL, realizowali zupełnie inną politykę zmierzającą do uzależnienia się od dostaw gazu z Rosji. To przypomnę słynny kontrakt jamalski podpisany w 2010 roku przez rząd premiera Tuska, konkretnie przez wicepremiera Pawlaka. No ale to jest Tusk, to są rządy Donalda Tuska uzależniające Polskę od bardzo droższej ceny gazu niż inne państwa europejskie, które tą samą drogą importowały gaz z Rosji. Nawet były zakusy na to, aby w dłuższym horyzoncie czasu tę umowę podpisać do roku 2037. Tak, czy właśnie, jeszcze, chciałam czy o tym powiedzieć, że gdyby wtedy nie zdecydowana reakcja, to wtedy jednak do 2037 roku pan Waldemar Pawlak by podpisał ten kontrakt. Mało tego, jeszcze w gratisie podarowaliśmy bardzo bogatemu, zamożnemu podmiotowi, jakim jest Gazprom, 1 200 000 000 złotych za to, że ten przesył przez Polskę się będzie odbywał. No zupełnie absurdalna historia, sprzeczna z polską racją stanu. Nie wiadomo, dlaczego tak nastąpiło, dlaczego takie decyzje wówczas Waldemar Pawlak podjął, ale z pewnością mam nadzieję, że będzie też pewna możliwość oceny tych działań ówczesnego rządu i wyciągnięcia także konsekwencji, na szkodę państwa polskiego i polskich obywateli. Ale przejdźmy jeszcze do tej ropy. Jak wygląda kwestia z ropą? Ja jeszcze może jednym dosłownie zdaniem wspomnę o tym, że oczywiście jesteśmy na ukończeniu gazociągu Baltic Pipe z szelfu norweskiego, więc co do gazu, w tej chwili pan minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, realizuje w terminie ten wielki projekt i też w ten sposób dywersyfikujemy dostawy. Z końcem roku kierunek wschodni ma być definitywnie zamknięty. Co do ropy naftowej, ogromna rola, pozycja naszego największego koncernu multienergetycznego Orlen, PKN Orlen. Wiem, to są oczywiście sprawy poufne, związane z kontraktami, z umowami w zakresie dostaw ropy, ale z tego, co też pan prezes Daniel Obajtek komunikował opinii publicznej, są rozmowy, czy też już częściowo też kontrakty zawarte z Saudi Aramco, związane z przekształceniem, połączeniem Orlenu i Lotosu, więc jest gwarancja dostaw, praktycznie zastąpienia dostaw z kierunku wschodniego ropy ropą z Arabii Saudyjskiej. Nie zapominamy także o innych źródłach, które są na świecie dostępne, być może w mniejszym zakresie, ale również po to, aby uniezależnić się od dostaw ropy z Rosji. Tutaj chodzi o to, o życie Ukraińców, o życie, o wolność Ukrainy. Tutaj ważna jest ta solidarność. Spodziewa się pan tak zdecydowanych działań ze strony na przykład Niemiec, które prowadziły bardzo bliskie relacje gospodarcze Pani z Rosją? Pani redaktor, oczywiście w tej chwili Ukraińcy przelewają krew. Tam nie tylko obrońcy, nie tylko żołnierze ukraińscy, ale giną zwykli obywatele, kobiety, dzieci, starsze osoby. Rosjanie są bezwzględni w tych działaniach wojennych. I trzeba powiedzieć, że Ukraińcy płacą dzisiaj wielką cenę albo walczą o wolność całej Europy. Jesteśmy bardzo blisko w sensie geograficznym, granicznym tego konfliktu i myślę, że te działania, które podejmuje rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, one de facto służą zabezpieczeniu, zachowaniu bezpieczeństwa Polski czy też całej Europy. I taką świadomość też muszą mieć elity europejskie. Dobrze, to tylko przerwę tutaj. Niemcy i Francja przygotowują się do możliwego wstrzymania importu gazu z Rosji, ponieważ Moskwa domaga się od 1 kwietnia zapłaty w rublach za te dostawy, czego Europejczycy odmawiają. Tak czytamy dzisiaj w oświadczeniu francuskiego ministra gospodarki. Jak pan do tego podejdzie? Z tego, co wiemy, to kontrakty zawarte z Rosją przewidują zupełnie inną formę rozliczenia, czyli przeważnie to są dolary i zupełnie inny bank jest wskazany w tych kontraktach i prawo międzynarodowe, również prawo handlowe międzynarodowe też wskazuje na to, że nie można sobie dekretem państwowym zmieniać w ten sposób relacji handlowych.
nie jest to możliwe, po prostu zwyczajnie nie jest to możliwe, więc jak sądzę, tak jak deklaruje kanclerz Scholz, czy niemieckie przedsiębiorstwa nie będą płacić w rublach, my również, dopóki będziemy zmuszeni importować te surowce, nie będziemy płacić w rublach, tylko tak jak to jest w zobowiązaniach umownych wynikających z kontraktów. Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie. Czy te zmiany będą wiązały się też z wyższymi cenami, jakie Polacy będą musieli płacić za ropę, gaz i węgiel? Jak obserwujemy ceny na rynkach światowych, gaz norweski, gaz z szelfu Morza Północnego jest droższy niż gaz rosyjski. Cały szereg czynników na to wpływa. Natomiast rząd od dłuższego czasu podejmuje daleko idące działania, ogromny wysiłek właściwie związany z wysiłkiem całego państwa. To nie jest tylko wysiłek budżetu, bo na to składają się obywatele, przedsiębiorcy, z podatków ten budżet powstaje. Jednak działania rządu osłonowe, zarówno tarcza antyinflacyjna, czy też teraz ta tarcza antyputinowska, one zawierają ważny element osłony polskiego rynku, polskich obywateli. Jednak trzeba zauważyć, że pewną cenę będziemy musieli ponieść, związaną z tym, że niezależność energetyczna, w pewnym stopniu także niezależność i bezpieczeństwo naszych państw, państw europejskich, będzie kosztować. Mam nadzieję, że ten koszt będzie niewielki do udźwignięcia zarówno przez państwa, przez budżety naszych państw Unii Europejskiej, ale także przez obywateli. I takie działania w tej chwili są też przygotowywane, projekty ustaw związane chociażby z dodatkami osłonowymi, wsparciem dotyczącym cen energii, gazu czy też ciepła. One są już, te, które weszły, związane z obniżką podatku VAT, ale toczą się w tej chwili prace, o których o szczegółach rzecz jasna nie można mówić, bo one dopiero ujrzą światło dzienne, kiedy trafią do opinii publicznej, przedstawione przez pana premiera czy właściwych ministrów, naszą panią minister Annę Moskwę, ministra klimatu i środowiska. Natomiast takie prace są w przygotowaniu, aby ochronić polski rynek, polskich obywateli przed potencjalnym wzrostem cen. Panie ministrze, ostatnie pytanie. Od 24 lutego obserwujemy wielkie dramaty. Ta wojna w Ukrainie, ona toczy się tak naprawdę od 2014 roku, ale to, co dzieje się od 24 lutego 2022 roku, jest naprawdę tragiczne. Te obrazy codziennie do nas spływają. Władimir Putin stosuje bandyckie metody i jego ludzie stosują bandyckie metody. My widzimy, co robi Władimir Putin, świat to widzi. Czy inaczej spojrzymy w tym roku na katastrofę smoleńską, czy inaczej będziemy o niej rozmawiać, bo do 10 kwietnia już zostało kilka dni. Tak, co roku, czy właściwie co miesiąc świętujemy pamięć, chcemy uczcić pamięć polskiej elity, która zginęła w tej katastrofie. I ostatni wywiad pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, brata świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, też wskazuje jednoznacznie i oficjalnie, że jest wiedza na ten temat, są podstawy, aby twierdzić, że katastrofa smoleńska nie była dziełem przypadku, nie była zwykłym wypadkiem lotniczym. I w tym kontekście trzeba popatrzeć też na zachowanie polskich elit z tamtego czasu, rządu Donalda Tuska, panią minister Ewę Kopacz, i te wszystkie osoby, pana Arabskiego, pana Millera, który był tubą propagandową Kremla, przekładając ten raport anodiny, przetłumaczając na polski de facto i wzmacniając te argumenty, które się znalazły w tym haniebnym raporcie. Czy z perspektywy czasu tym ludziom nie jest wstyd, że przyjęli narrację naszych wrogów tak naprawdę, bo jeżeli to był zamach i to był zaplanowany akt wymierzony w polskiego prezydenta, w polskie państwo, to był akt wrogi, akt właściwie agresji wojennej, tak można to nazwać. Więc z tym się wiąże także odpowiedzialność. Mam nadzieję, że ci ludzie poniosą odpowiedzialność za swoje czyny. Naszym celem zawsze i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana ministra, pana marszałka seniora Antoniego Macierewicza jest dojście do prawdy, wyjaśnienie tej okoliczności, tej strasznej tragedii, ale również, bo taka jest logika, taka jest konsekwencja odpowiedzialności politycznej i prawnej, także odpowiedzialność karna za przyczynienie się do tego wydarzenia i to, co się potem też
wydarzyło na samym wypadku, te uściski z Władimirem Putinem, później rozmowy, no, traktowanie i w wymiarze właśnie premierów, prezydentów ze stroną rosyjską, czy też w wymiarze ministrów spraw zagranicznych. Pamiętamy te słynne rozmowy ministra Sikorskiego z ministrem Ławrowem, takie fraternizowanie się z ludźmi, którzy nie są naszymi przyjaciółmi, a wiemy o tym, że może więcej, że są naszymi wrogami, na którym zależy osłabienie pozycji Polski, to jest rzecz niewybaczalna. I historia powinna to osądzić, a mam nadzieję, że również prawo osądzi tych ludzi. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu, był państwa i moim gościem. Bardzo panu dziękuję. A już za chwilę serwis informacyjny, który poprowadzi Piotr Kieraka.